Więc tu są dziury, z których wyrwano pręty zbrojeniowe, z którymi były zamocowane. Zamocowana była ta żelazna postać. Właściwie zasadniczy element ekspozycji mojej galerii, którą otwieramy w sobotę. Wczoraj w godzinach południowych byłem zaszokowany, kiedy przyjeżdżając tutaj do galerii, żeby jeszcze ostatnie prace wykonać, stwierdziłem, że skradziono mi tą dwumetrową żelazną postać i właściwie nikt nie jest w stanie do tej chwili określić, co się z nią stało, gdzie się podziewa. No jakieś są drobne informacje, ale mnie oficjalnie nikt nie powiadomił, gdzie ta postać jest i co z nią... Czy nie wie pan również, dlaczego to zrobiono? No nie mam pojęcia dlaczego. No mam masę przypuszczeń, z jakiego to powodu mogło się stać, ale to są wyłącznie przypuszczenia. Nie chciałbym jakoś negatywnie osądzać żadnych ani środowisk, ani zwłaszcza mieszkańców Szklarskiej Poręby, że zrobiono to złośliwie, czy z głupoty, czy z zawiści, czy z jakiegoś wielkiego niezrozumienia. I spodziewam się, że sprawa się wyjaśni, że będzie to jakiś w miarę pozytywny finał tego skandalu. A nie sądzi pan, że to po prostu nazbyt bulwersujące jak na szklarsko-porębiańskie warunki rzeźba? No, ta rzeźba była pokazywana w kilkunastu miastach Europy. W tym roku była na ulicach Austrii, była zakupiona przez miasto Mainz, gdzie stoi od roku i jest podziwiana. Mało tego, jest tam informacja, ona jest tam traktowana jako pomnik upamiętniający pewne ważne fakty polityczne związane z Polską jakoś tam. Także no po prostu wszędzie jest traktowana bardzo pozytywnie, chociaż jest kontrowersyjna, na pewno wywołuje dyskusję. Ale na razie jest w fazie upadku, ponieważ my byliśmy w rejonie dróg publicznych w Pakoszowie pod Szklarską Porębą i tam rzeźba leży, jest w stanie upadku. No mam nadzieję, że ten chwilowy upadek będzie jakimś jakoś zakończony, no, triumfalnym powrotem na to miejsce, gdzie powinna stać. Czy los tej rzeźby nie przekreśla istnienia galerii w Szklarskiej Porębie? No, w tym momencie uważam, że nie. Że nie chciałbym tego tak potraktować, chyba że zaistnieją jeszcze jakieś fakty, które mnie zupełnie przepędzą z tego miasta. A nie chciałbym się stąd wynieść i na takiej zasadzie. Bo z kolei na dzisiejszym trudnym rynku kulturalnym otwieranie nowej galerii jest dość niespodziewanym zjawiskiem. Właśnie chciałbym, żeby wszyscy sobie z tego zdawali sprawę, że ta moja próba jest pewnego rodzaju desperacką próbą w sytuacji niezwykle trudnej i oczekuję docenienia tego mojego wysiłku i tego mojego ryzyka, które podejmuję, a nie utrudniania mi właśnie w tak ordynarny i chamski sposób tej działalności, którą mam zamiar dla dobra, między innymi dla dobra wszystkich mieszkańców Szklarskiej Poręby prowadzić. No. Go. Prosto do galerii. Prosto do galerii. To jest symbol. Bo ja w tym roku właśnie w Austrii dorobiłem Ania.
I do kompletu. Troszkę dalej, i troszkę dalej. To jest taki tryptyk w jakimś sensie związany z tym cyklem. Że kurwa takie coś będzie postawione. Podjazd nie podlega i było zgłoszone. A ludzie zaczęli najpierw... jaja robić, to kierownik się wkurwił. Bo najpierw kierownik jeździł do prezydium się chciał zrobić. No dobrze, to proszę, jak to było z tą figurą? No niech mi pan powie. Czy miałeś polecenie, pojechałeś? No i spokojnie. No niech mi pan powie, jak to było z tą figurą. Kiedy to było? A pan, ten pan nie jest niemową? Nie, ten pan umie mówić. No ale nie wie. No spoko, no co to robią? Do kierowniczki i się ona powie. Jedziemy. W rozmowie z zastępcą komendanta rejonowego policji panem podmiotem. Galeria autorska, w której zamierzam eksponować głównie siebie, głównie moje prace. Będę oczywiście prezentował rzeźby, rysunki, być może malarstwo, chociaż uważam, że jest to moja taka niemal hobbystyczna działalność.
jednak poza pokazywaniem swojego dorobku, swojej pracy, zamierzam również prezentować pracę ludzi, którzy tutaj działają obecnie i działali przede mną. Może wcześniej, ci działający wcześniej, to będzie trudniej, ale ci, którzy obecnie działają, na pewno będą mieć tutaj możliwość prezentacji swoich prac, prezentacji sprzedaży. Więc aktualna ekspozycja składa się z pewnych takich części, które z jednej strony sygnalizują jakąś ciągłość tradycji artystycznej szklarskiej Porędy, no z drugiej strony pokazują to, na co nas stać, to znaczy w sensie możliwości. Oczywiście jest to na zasadzie sygnału, no bo galeria jest może jak na szklarską Porędę nie mała, ale tak w ogóle nie jest ogromna. I to, co można było tutaj pokazać, to co się dało jakoś tak godziwie wyeksponować, to zrobiliśmy. No oczywiście samo organizowanie, samo tworzenie tej galerii, tak jak tworzenie wszystkiego, nie było łatwe i zrobiliśmy to, co nam się w tym czasie, jaki mieliśmy do dyspozycji, udało. Jeśli chodzi o ten akcent historyczny, akcent taki, który sygnalizuje najwcześniejszą tradycję polską Arta Hoffmana, który tutaj... powiedzieć, że ten granit to jest granit ze szklarskiej Porędy, z kamieniołomu ze szklarskiej Porędy, który tutaj mój przyjaciel Mariusz Trzak mi przygotował.
Teraz w tej chwili chcielibyśmy zaprezentować film. To będzie jakby premiera filmu, który został zrealizowany w kopalni kwarcu Stanisław w czasie takiej akcji, w czasie ekspozycji, gdzie prezentowałem kilka takich postaci i film jest zatytułowany Marłym Laso. Jest to jakby propozycja pomnika poświęconego lasom, których nie mamy już.